Kolejna sobota na ulicy Wrzesińskiej. Tym razem, ponieważ tamten odcinek od stacji w stronę Wrześni dzięki wielkiej pomocy gminy Niechanowo mamy już zrobiony, tym razem będziemy działać w stronę miasta. I dzisiaj, jak widzimy, mamy super wsparcie dzięki firmie Zalbert, która udostępniła takie właśnie mini kopareczki. No myślimy, że dzisiaj naprawdę pójdzie nam to dużo, dużo sprawniej. No i zaczynamy. Zaczynamy działać w tą stronę. Pan radny już w pełnej formie. Także dołączamy się, czekamy jeszcze na kolejnych ochotników, którzy, miejmy nadzieję, do nas dołączą i ruszamy. A jak widać, roboty dzisiaj idą nam ekspresowo. Mamy sprzęt mechaniczny, więc od razu to wygląda inaczej. Tu już jesteśmy po pracach takich bardziej wykończeniowych. Natomiast tam w przodzie widzimy koparki, działają, zgarniają to, co z grubsza najgorsze. Dzięki temu możemy później właśnie iść z pracami ręcznymi. No w taki sposób na pewno dużo, dużo lepiej i sprawniej to się posuwa do przodu. No ale mimo wszystko nadal troszkę rąk brakuje. Mogłoby być więcej osób, na pewno by to szło sprawniej. Niemniej działamy, kontynuujemy pracę i lecimy dalej. Chwila przerwy na posilenie się. Dzisiaj tutaj akurat zbiegło się, że przy naszych pracach ze ścieżką mieliśmy kręcony tutaj przy okazji, telewizja ogólnopolska kręciła kolejny odcinek programu Gotuj z Dzionkiem i dzięki temu skapnęło nam się tutaj też spróbować, podegustować. Także... Ale Państwo dziadkowie już mają jedną kawiarnię. Ja nie gotowałem, bo byście się nie najedli. To są obiady z kaczmy czerwonych koralek. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Działamy. Na pewno po takim posiłku to za chwilę będziemy już w Gnieźnie na dobre, także... Udało się dotrzeć do tego miejsca z dzisiejszymi pracami. Jak widzimy, no wygląda to znacznie lepiej. Tam mamy odcinek, który trzeba będzie kontynuować dalej w stronę miasta. Natomiast tutaj no wygląda to już znacznie, znacznie lepiej. Około 300-metrowy odcinek udało się zrobić dzięki przede wszystkim pomocy, wsparciu sprzętu mechanicznego. Także będziemy kontynuować, działamy dalej i zapraszamy w kolejną sobotę do pomocy.